Hejka, ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na makijaż kosmetykami z promuki w Rossmanie. Przegląd promocji jak zawsze jest przed tym filmem, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to tutaj zostawiam Wam oczywiście miniaturę, no i w karcie znajdziecie też link. Jako, że teraz są ogromne upały i nie wiem jak ja to nagram, no to słuchajcie, bez sensu jest testować trwałość. Moim zdaniem wtedy no nie będzie ten test miarodajny, no chyba, że zrobimy jakiś osobny test w ekstremalnych temperaturach takich kosmetyków. Dajcie znać, jeżeli chcecie, to taki też nagram, jeszcze korzystając właśnie z tej pogody. Więc wymyśliłam troszeczkę inną dziś formułę. Formuła tego odcinka, jaką wymyśliłam, to będzie to czy to. A co to oznacza? Oznacza to, że z każdej kategorii oprócz cienia do powiek i pomadki wybrałam dwa produkty, które są teraz w promocji, no i będziemy sobie używać na jednej stronie twarzy i na drugiej. A potem powiem Wam, który kosmetyk bym wybrała bardziej i czekam też na Wasze wybory w komentarzach. Na koniec, tak jak robiłam w poprzednich filmach, pokażę Wam też, jaki koszt był tych wszystkich kosmetyków tej strony i tej strony twarzy. Ja już nie przedłużam, pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, serduszko w komentarzu i oglądamy. Jak widzicie, brwi mam już zrobione, ja Wam polecam oczywiście tę kredkę od AA. Gdzieś mi się ta trójka zapodziała, już miałam końcówkę, ale teraz jej nie mogę znaleźć. Jedynkę zużyłam, no i teraz sobie na pewno dokupię jeszcze raz ten odcień numer 1. Więc jak coś, to polecam. Zaczynamy od podkładów i wybrałam te dwa. Jest to Lovely Fresh and Juicy, ma całkiem fajne krycie. Lżejsze niż oczywiście ten klasyczny kamuflaż, który też Wam polecam, ale on też jest lżejszy ogólnie w swojej formule, no i krycie ma całkiem ok, no tak jak mówię, nie takie mocne, ale nadal fajny bardzo produkt i pachnie ogórkiem. Tutaj krycie można też budować, ma też kwas hialuronowy tutaj w składzie i witaminę E. Ja mam odcień 01 Nude i drugi produkt jest to AA Wings of Color. I jest to Gentle Nude, czyli dosyć nowy podkład na rynku. Ten zielony w sumie też nie jest jakiś super stary, też jakoś bardzo długo na tym rynku nie jest. Ten produkt też tutaj na kanale był w teście, więc możecie zobaczyć, jak wyglądał po kilku godzinach. I tu mam odcień 401 Ivory, czyli też najjaśniejszy z gamy. Na tę stronę nakładamy Lovely, zobaczcie, tak wygląda ten odcień. Bardzo w ogóle fajny ten produkt. Już tutaj myślę, że większość tego produktu zużyłam. Na razie nałożę tyle. Powiem Wam, że przez to jaki jest upał, to nawet nie mam ochoty nakładać w ogóle makijażu, ale ten zapach sprawia, że tak orzeźwia człowieka, bo właśnie pachnie przepięknie ogórkiem. I tutaj nie ma tak jak w podkładzie Camouflage, czyli tym drugim od Lovely, który też Wam polecam. Tutaj nie ma takiego wykończenia matowego, takiego krycia mocnego. Raczej krycie jest właśnie takie, które możemy stopniować, no i też mamy ten taki rozświetlony efekt na twarzy bardziej. Jak widzicie, takie naturalne wykończenie, bo też nie ma on na przykład jakichś tam większych drobin. No nie ma po prostu drobin w swojej formule, także tak to wygląda. Dla mnie jest to już ok, krycie nie będę więcej dokładać, myślę, że to wygląda ładnie. No i zobaczcie, jak przepięknie się świeci ta skóra, tak zdrowo po prostu. Przepraszam Was, jak się będę mylić, ale ten upał, masakra po prostu. Na drugą stronę twarzy nakładamy ten produkt od AA, tutaj już mamy pompkę. No i cóż, ten produkt moim zdaniem kryje słabiej. Tutaj ten odcień jest taki chłodniejszy, trochę na pewno nie różowy, ale moim zdaniem w Lovely jest więcej żółtego pigmentu, co akurat w moim przypadku jest ok, ale ten odcień też mi się jakoś nie odcina, wpasowuje się, ale na pewno nie powiedziałabym, że jest to odcień ciepły, jeżeli chodzi o ten produkt, tak już jak teraz sobie porównuję, bo zazwyczaj jak używam jakiś produkt pierwszy raz, to czasami mam problem z określeniem jego podtonu, a tutaj ewidentnie ten odcień Lovely jest bardziej żółty, ale też żaden z nich na przykład nie jest jakiś różowy. Więc jeżeli szukacie mocnych różowych podtonów w podkładach, no to w tych odcieniach ich nie widzę osobiście. I zobaczcie, tak to wygląda. Też lekki podkład, taki świetlisty, ale ta strona mi się bardziej podoba. Jakoś tak wolę tę formułę, natomiast ta też jest ok. Więc no, tak to wygląda. Oczywiście na koniec pokażę Wam ujęcia makro, żebyście mogli lepiej podjąć decyzję, który produkt jest lepszy, ale ja będę wybierać po każdym duecie, który nakładam na twarz. Więc jeżeli mam wybrać pomiędzy tymi dwoma produktami, to słuchajcie, to czy to, to czy to, to. To zdecydowanie bardziej przemawia do mnie ten zapach ogórkowy, lubię tę formułę, jest taka bardzo kremowa, natomiast ten produkt też nie jest zły i go cały czas właśnie sobie używam co kilka dni. Więc oba produkty fajne, jestem ciekawa, który Wam się bardziej podoba, ale w tym podkładzie chyba ten ogórkowy zapach sprawia, że idę jednak bardziej w tę stronę. Czas na korektory i wybrałam tutaj do starcia tę dwójkę. Bardzo fajne korektory, w swojej cenie to już w ogóle super. Więc tak, ten produkt jest to oczywiście dobrze Wam znany, jeżeli jesteście tutaj na bieżąco ze mną. Miss Sporty
kamuflaż. Tutaj jego test taki całodzienny też jest, więc Was zapraszam. Jest to niesamowicie dobrze kryjący korektor. Dziesiątka jest bardzo jasna, zaraz to zobaczycie. Odcieni jest kilka i jest to produkt gęsty. Natomiast Eveline, jest to Magical Perfection, kupiłam go z Waszych poleceń, ja mam odcień 01, tutaj minusem jest to, że są tylko dwa odcienie, więc nie ma super wyboru dużego i ten odcień jest jakiś super turbo jasny, więc różnie to bywa, natomiast jeżeli chodzi o jego cenę, to bardzo fajnie wypada, krycie jest takie średnie, nie takie mocne jak tutaj, ale też ta formuła jest bardziej komfortowa. Tego produktu od Miss Sport już nie mam jakoś dużo, ale kolejne opakowanie mam już w zapasie i zobaczcie, że on wygląda praktycznie na biały, więc jeżeli potrzebujecie czegoś naprawdę jasnego, no to jak najbardziej tutaj możecie uderzać, nawet żeby po prostu rozjaśniać jakieś inne sobie korektory, to naprawdę tutaj bardzo fajny produkt, tylko on jest właśnie gęsty, więc nie każdemu może on pasować, ale zobaczcie, niezbyt dużo i tak wygląda krycie, dla mnie bomba. Teraz nałożymy sobie ten od Eveline i jak widzicie tutaj mamy po prostu tubkę. Więc nie mamy żadnego aplikatora takiego, którym możemy ten korektor nałożyć na skórę, więc trzeba tutaj albo na pędzelek nakładać, albo po prostu na palec. I widzicie, tutaj no, ten odcień jest o wiele ciemniejszy niż tamten, więc zależy czego szukacie, ale też nie jest jakiś turbo ciemny, więc to też oczywiście zaznaczam. Sama konsystencja jest bardzo przyjemna, taka kremowa, nie jest aż taka bardzo gęsta jak tamta, ale też nie jest jakaś bardzo płynna. I to krycie jest takie średnie. Moim zdaniem super jakoś się tego korektora nie da budować, natomiast tamten od Lovely już tak. Można dołożyć jeszcze warstwę i budować to krycie, natomiast ja nie potrzebuję. No i zobaczcie, tak wygląda ten korektor. Krycie jest mniejsze, ale nadal ładnie wygląda, więc to jest oczywiście na duży plus. Czas wybrać ten, który wygrywa to starcie. No i cóż, to czy to, to czy to? Jak dla mnie jednak zwycięzcą jest Miss Sporty, dlatego że ten odcień jest naprawdę bardzo jasny, jest tych odcieni więcej. No i też mamy aplikator, więc łatwiej powiedzmy go nakładać, da się go budować, więc to jest oczywiście na plus, ale jeżeli potrzebujecie czegoś lżejszego, no to ten. Ale porównując te dwa produkty, to chyba ten ma więcej do zaoferowania, ale ten też miło używam i pewnie będę do niego często wracać też. Czas się przypudrować i tutaj mamy bardzo dużo pudrów od Lovely właśnie w przecenie, więc stwierdziłam, że użyjemy sobie ten Lovely HD, jest to jeden z moich ulubionych pudrów, mam tutaj ze 2 czy 3 opakowania w zapasie, to akurat przez przypadek, jakoś tak myślałam, że nie mam kolejnego opakowania, kupiłam, potem się okazało, że jedno było gdzieś, no i tak zostało mi kilka tych opakowań, więc 2 czy 3, więc no, używam sobie też na co dzień, także mamy ten Lovely HD, jego test całodzienny też tutaj jest w porównaniu z innymi pudrami, a na drugą stronę nałożymy sobie ten produkt od Bourjois, który też ostatnio kupiłam, tutaj używałam właśnie w teście i cóż, długo chciałam kupić ten puder i on był bardzo fajny. On jest akurat rozświetlający, więc to nie jest też ta sama kategoria produktów, ale nakładamy na twarz i Wam pokażę, zobaczymy jak wyglądają w porównaniu do siebie. I nakładam po prostu pędzlem. Kiedyś Wam powiem, że częściej nakładałam te pudry gąbeczką i gąbeczką też nakładam jeszcze, ale jak zależy mi na bardzo mocnym takim utrwaleniu, a tak na co dzień, to raczej skupiam się na pędzlu. I jest to produkt wygładzający dosyć fajnie. Także transparentny jest. Więc tak on wygląda, zobaczcie. Lekko matuje, no w sumie taki satynowy efekt powiedzmy daje. Tak to wygląda i przepięknie pachnie, więc to też jest oczywiście na plus. Produktu od Bourjois jest mniej, bo jest to 3,5 grama, a tutaj mamy 5,5. Jeżeli chodzi o opakowanie, to ono jest lepsze, dlatego że tutaj sitko jest na połowie i możemy sobie po prostu zakręcać i przez to produkt nam się nie wydostaje w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, włożymy go do torebki czy gdzieś chcemy go przewieźć w kosmetyczce, także to jest oczywiście na duży plus. Ja uwielbiam właśnie takie opakowania. Jeżeli chodzi o ten odcień, to też wydaje mi się, że on jest transparentny. Ostatnio nie widziałam, żeby zmienił mi jakoś tam podkład, także to jest na plus. Pędzel mam oczyszczony i nakładam go tym samym pędzlem. Och, on tak przepięknie pachnie, ale bardzo, bardzo mocno takimi perfumami dosyć ciężkimi. Ale moim zdaniem jest to świetny puder rozświetlający, jeżeli zależy Wam na niezbyt dużej drobinie. Ta drobina jest dosyć taka miałka i drobno zmielona, co sprawia, że nie świecimy się aż tak mocno jak po nam satin loose powder. Więc to jest oczywiście na duży plus.
i też przepięknie wygładza. Bardzo, bardzo mi się on podoba. I teraz będzie ciężko. To czy to? Powiem wam, że jest to mega ciężki wybór, ale chyba jednak wybiorę ten produkt, pomimo że ten uwielbiam. Dlaczego? Bo to jest najlepszy puder rozświetlający, jaki stosowałam moim zdaniem. Bo pomimo tego, że mamy te drobiny, to nie świeci się jakoś super. Więc to jest mega. Moim zdaniem ten puder to jest takie połączenie pudru satynowego z drobinami. Przez co nie daje takiego super rozświetlonego efektu, tylko właśnie taki delikatny, rozświetlający efekt. Czyli mamy tę drobinę, która gdzieś tam odbija światło i dodatkowo mamy fajnie utrwalony ten makijaż. To nie jest takie totalnie wszystko świecące, że jednak ten makijaż jest utrwalony i taki ugruntowany, zagruntowany. Nie wiem, czy będziecie wiedzieć, o co mi chodzi, ale bardzo lubię. Myślę, że zobaczycie to na zbliżeniu. Czas na bronzery i tu mamy czekoladkę w wersji Milky i mamy też tutaj bronzer od Maybelline. Czekoladkę znacie już na pewno, bardzo fajny produkt. Też mamy odcień jeszcze Dark White, to jest chyba w ogóle puder, i Toffee. A tutaj mamy bronzer City, bronzer od Maybelline, który jest takim dosyć kultowym produktem według mnie, bo dużo o nim dobrego słyszałam. Ja mam tutaj odcień akurat Medium Cool 200, jest jeszcze jeden na pewno odcień. I ten produkt ostatnio sobie używałam przy makijażu tutaj na shortsach, który mogliście zobaczyć. Jest tutaj ten odcień akurat ciepły, ale dobra, już wam pokazuję na twarzy. Wszystkie pędzle mam już do mycia, ale znalazłam jeszcze ten czysty, więc nałożymy sobie najpierw czekoladkę. Ten pędzel nie jest moim ulubionym do nakładania bronzera, ale no dobra. Zobaczmy, jak to pójdzie. No dobra, nawet nie jest źle, jeżeli chodzi o ten pędzel. Aczkolwiek wolę kulki do nakładania bronzera. No i zobaczcie, tak to szybko można nałożyć. Nie jest to chłodny bronzer. Ten akurat jest taki, powiedziałabym, lekko ciepły, ale też nie jakoś tak super. Nie jest to taki pomarańczowy na przykład produkt. Tak to wygląda. Ja bardzo lubię te czekoladki. Cenowo fajnie tutaj się mają. No i cóż, oczyszczę ten pędzel i nałożymy sobie ten City Bronzer. Czas na City Bronzer i zobaczcie, w opakowaniu wygląda w ten sposób. Moim zdaniem w opakowaniu wygląda chłodniej niż rzeczywiście jest. Już nakładam na pędzel. Nakładamy na twarz. O. Ten pędzel nie współgra jakoś super z tymi produktami. Ale o, myślę, że teraz już będzie widać. Wiecie co, ten pędzel jest taki ciekawy, bo mam wrażenie, że to włosie, co też może być plusem, to włosie nie zbiera aż tak dużo produktu, więc musimy troszeczkę więcej popracować, żeby nałożyć ten produkt, ale z drugiej strony ten pędzel sprawia też, że ciężko zrobić sobie krzywdę jakimś produktem, bo raczej nie nałożycie za dużo. I tak wygląda, jest to dosyć jasny bronzer ogólnie i ciepły. To już jest taki typowy, ciepły bronzer, ale podoba mi się, powiem wam szczerze. Bardzo ma fajną taką konsystencję, gładką. I niedługo będzie też na pewno test Maybelline, bo już nazbierałam tych kosmetyków. Także test Maybelline też będzie. Nie umiem pracować tym pędzlem, powiem wam do końca. Ale liczy się efekt. I tak wygląda ten bronzerek na twarzy. No i teraz to, czy to? To, czy to? I słuchajcie, jednak City Bronzer. Pomimo tego, że bardzo lubię też czekoladkę i oczywiście uważam, że to jest dobry produkt, no to tutaj bardzo mi się podoba ta formuła. Jest taka delikatna, satynowa, bardzo fajny produkt. Jakby ten drugi odcień był jeszcze na przykład chłodniejszy, to już by było super. Albo jakby jeszcze dorobili jakiś taki super chłodny. Tamtego odcienia nie sprawdzałam, bo nie było testerów, więc nie powiem wam, jak wygląda tamten, ale ten jest bardzo fajny, jeżeli lubicie właśnie takie cieplejsze odcienie, ale sama formuła genialna. Genialny bronzer. Czas na róże i wybrałam te dwa produkty. A, tutaj do góry nogami. Jest to Fit Me Maybelline. To jest jasny produkt. Odcień 25 Pink. Jest jeszcze ciemniejszy odcień. Tutaj mogliście zobaczyć go już na shortsach. I zaraz opowiem wam więcej. A tutaj mamy kremowy produkt. Jest on od AA. Jest to odcień Cool Pink. Są jeszcze dwa inne. I zobaczcie, to jest produkt kremowy. Ale używałam go już parę razy też na puder i daje radę, więc nie robi ciastka. Także jak zapomnicie i się przypudrujecie, jego można jeszcze dołożyć nawet na puder, tu się nic nie stanie. Zaczniemy sobie od tego Fit Me różu. Także widzicie, troszeczkę nowości tutaj widzicie też. I zobaczymy, jak on teraz u mnie wypadnie, bo ostatnio wypadał dosyć blado, ale to jest bardzo fajny właśnie produkt, odcień dla osób, które mają bardzo jasną cerę, albo też właśnie jakoś super różu nie lubią. Widzicie, on jest bardzo, bardzo jasny. Także widziałam komentarz jednej z was pod tamtym shortem z testem tego produktu, że u tej właśnie dziewczyny
on wypada dosyć mocno, także widzicie, jeżeli macie bardzo jasną, bardziej jeszcze jaśniejszą cerę ode mnie, to naprawdę będzie to spoko produkt. Na razie, jak widzicie, tutaj ten odcień jest delikatny, więc jest to produkt dla osób, które nie lubią jakoś na przykład bardzo różu, albo chcą coś jasnego, albo mają bardzo, bardzo jasną karnację. O, ale widzicie, że da się ją dobudowywać, więc to też jest oczywiście na plus. No i jest też inny odcień, więc cała formuła jest fajna. No i zobaczcie, udało się zbudować troszeczkę ten odcień, więc no moim zdaniem całkiem okej, widać go. Może to być też dobry produkt, tak myślę, że w sumie to może być też dobry produkt, jak na przykład chodzicie do szkoły, gdzie ten makijaż nie może być jakiś super mocny, no ale na przykład na ciemniejszej karnacji, no to może być go nie widać, więc wtedy może ten drugi odcień, który jest ciemniejszy, no. Ale tak on wygląda. Mi się podoba. Fajnie, on się też tutaj zgrał z tym bronzerem, także tak to wygląda. Podoba mi się, podoba mi się. Ja go lubię, tylko tak jak mówię, nie jest taki prosty w użyciu, bo jednak muszę go troszeczkę nabudować, ale z drugiej strony też nie mam tak, że nałożę i za dużo muszę to rozcierać, więc coś za coś. No, a drugi produkt to jest właśnie ten róż. Kupiłam też kolejny ten róż z AA, który ostatnio wyszedł. Byłam wczoraj właśnie w Rossmanie, pokażę Wam to w holu na szorcach. I też go sobie przetestujemy. Właśnie tak myślę, że zrobimy sobie ten odcinek drugi z testem kolejnych produktów z Rossmana, które kupiłam, które są totalnie nowe, ale chciałabym je poddać próbie czasu, więc myślę, że taki odcinek będę musiała nagrać wieczorem, gdzieś tam, żeby no ta temperatura nie była w okolicach 30 kilku stopni, tylko jednak 20 kilku. I myślę, że po prostu tak to zrobię. Także nakładam po prostu troszeczkę tego produktu na gąbeczkę, potem z ręki. I zobaczcie, dokładam i tutaj nic się nie stanie. Zobaczycie sobie na zbliżeniu, że można na spokojnie dołożyć tutaj na puder. Co prawda wolę jednak pod puder, ale chciałam Wam właśnie też pokazać, że tutaj jest ok, też w taki sposób nałożyć. I no i cóż, i wygląda ładnie po prostu. Dokładam sobie w ten sposób. Jest to bardzo mocno napigmentowany produkt i bardzo, bardzo wydajny. I tak to wygląda, troszeczkę go jeszcze przypudrowałam, żeby go utrwalić i zobaczcie, tak wygląda. No tutaj o wiele mocniejszy efekt możemy uzyskać, ale też to da się wszystko zblendować ładnie, jeżeli nałożycie wcześniej, przed nałożeniem pudru, po prostu gąbeczką to wszystko ładnie wyrównacie. Także tak te dwie strony wyglądają, także czas powiedzieć Wam to czy to. Znowu do góry nogami trzymam ten produkt, więc to najwyższy czas powiedzieć Wam czy to, czy to, to, czy to. No i tutaj muszę wybrać ten produkt, no bo jednak ten jest jaśniejszy i jednak więcej trzeba tych warstw nałożyć, ale tak jak mówię, pokazuję Wam dokładnie, jakie są właściwości tych produktów, więc każdy może sobie wybrać. Też nie mówię, że ten produkt jest zły, bo ja chcę mieć pewność, że nie nałożę za dużo różu, to wybiorę sobie ten produkt, ale ten uwielbiam. Świetny, świetny, naprawdę bardzo dobry kremowy róż. Teraz czas na produkt, który jest jeden, więc tutaj nie będzie czego wybierać. Jest to kremowy cień od Maybelline. Jest to cień Tattoo. Kolor Tattoo. I kiedyś te produkty były takie kultowe. Ja używałam odcienia Taupe jako pomada do brwi. Teraz widzę, że tych odcieni jest o wiele więcej. Ja mam tutaj odcień Pink Gold numer 65 i widzę, że on tu jest zaklejony, więc musimy go odkleić. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie właśnie wyglądał na tej powiece. Zobaczymy zaraz. Aha, okej, tutaj nie ma żadnego zabezpieczenia dodatkowego. Tak wygląda ten produkt. No i już idziemy na zbliżenie, pokażę Wam go z bliska. No to cóż, spodziewamy się czegoś różowego. Oczywiście mam za długie pazury, więc nałożymy sobie troszeczkę. Już tutaj widzicie, wsadziłam paznokieć. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okej. Minimalną ilość dałam, a tu i tak nawet go widać. Poczekajcie, już nabiorę tym paznokciem po prostu. Nałożę sobie tutaj na rękę. Taki bardzo pod palcem tłustawy. Ale zobaczymy. Może nie będzie rozpuszczał korektora tego, co jest pod spodem. Zobaczcie. On się tak delikatnie błyszczy. Więc żeby nałożyć coś na szybko, to może być spoko. Ja go na pewno jeszcze nałożę na shortsach, po prostu jako dodatkowy produkt na matowe cienie. Więc tego się spodziewajcie. No tak to wygląda, zobaczcie, taka jest różnica pomiędzy oczami. Nie, no jest zauważalna. Jest tutaj różnica, ładnie się świeci. Zaraz zobaczymy, czy do końca tutaj odcinka nam nie rozpuści nic pod spodem, nie zbierze się. Jeżeli tego nie zrobi, to będzie oczywiście
Okej. Okay. Są też matowe odcienie, więc można sobie tam dobrać różne rzeczy. I tak już wygląda na obu powiekach i powiem wam, że no na razie nie widzę, żeby miał się jakoś zbierać, więc tutaj na plus. No i delikatnie tutaj odbija, nawet nie aż tak bardzo delikatnie, zobaczcie, że całkiem fajnie tutaj odbija. Także okej. Okay. Fajne są takie produkty, żeby tylko nałożyć szybko na powiekę, bo to naprawdę zajmuje chwilę i blenduje się po prostu palcem, więc to jest zawsze fajny produkt taki w kremie. Także okej, okay, tak to wygląda. Ja lubię właśnie pojedynczo takie kremowe cienie nakładać na powiekę, tylko żeby sobie ją gdzieś tam zaznaczyć, więc spoko. Zobaczymy jeszcze, czy właśnie się nie zbierze, ale to też będziemy testować potem w kolejnych filmach w dłuższym okresie czasu, jakieś 5 godzin przynajmniej. Czas teraz na eyelinery i te eyelinery nie są nowe, już są otwarte jakiś czas, więc wiadomo, nowsze będą lepiej sunęły po tym oku, ale porównajmy sobie. Jest to mój ulubiony Eveline Precise Brush i Eveline Varieté. Eveline Precise Brush jest to już moje kolejne opakowanie. Varieté pierwsze albo drugie, nie pamiętam. Varieté jest droższy niż ten w promocji, także tak to się przedstawia. Jeżeli chodzi o końcówki, to one są do siebie podobne. Czy tutaj mamy, czekajcie, muszę spojrzeć. Nie, dobra, już wiem, czym się różnią. Tutaj przy Precise Brush mamy pędzelek, a tutaj mamy filcową końcówkę. Także tu mamy pędzelek, tutaj jest filcowa końcówka. Zaczynamy od Precise Brush. No i ten produkt uwielbiam, jak wam już mówiłam. Tutaj zaczyna mi się kończyć, także kupiłam nowe opakowanie wczoraj. Bo jak widzicie, już tutaj tak super nie sunie. Także nie wiem, czy w sumie nie powinnam wziąć totalnie nowych opakowań, ale możecie zobaczyć, że pomimo wszystko, że już jest otwarty dłuższy czas, no jest zużycie, to nadal całkiem nieźle sobie radzi. O, dobra, czekajcie. Muszę narysować tę kreskę, oczywiście jak wam pokazuję, to nigdy ta kreska idealnie nie wyjdzie. Ale dobra, już tutaj widzicie mniej więcej, jak to wygląda. I dobra, tak to tutaj wygląda po tej stronie. To jest liner, który uwielbiam. Oczywiście jest tutaj już dosyć taki schnięty, ale nadal jak widzicie działa. I to jest liner, za który ręczę. Nie trafiłam jeszcze na zły egzemplarz, także uwielbiam. Jeżeli lubicie tylko właśnie końcówki z pędzelkiem, to to jest totalny sztos. Teraz weźmy sobie ten Varieté. Jeżeli chodzi o ten Varieté, to jest też dostępny teraz brązowy i kupiłam. Więc spodziewajcie się właśnie kolejnego filmu z testem tych produktów, które właśnie kupiłam. I też liner akurat, nie liner, podkład, który chcę przetestować, akurat dostałam w paczce PR-owej, więc przetestujemy. Powiem wam, że tutaj to mi tak ciężko wam zrobić i pokazać tą kreskę. Widzicie, ten produkt jest nowszy i też dobrze tutaj się całkiem rysuje. I tak to wygląda. No czerń jest. Może po tej stronie nagrywać i rysować, to ja totalnie nie umiem. Dobra, myślę, że tak będzie ok i nie jest tak najgorzej. Także no ten liner akurat jest droższy niż tamten. No i ma filcową końcówkę. I tak wyglądają obie kreseczki. Więc teraz to czy to? To czy to? No tutaj chyba wiecie, co wygra. Pomimo wszystko ten. Ten też nie jest zły, ale ja jednak uwielbiam rysować końcówkami, które mają pędzelek po prostu. Filc. Narysuję, ale to nie jest mój ulubiony, właśnie, to nie jest moja ulubiona końcówka, natomiast ten produkt też jest całkiem ok, ale ten wygrywa przez to, że lepiej mi się nim po prostu pracuje ze względu na ten pędzelek. Ostatnia kategoria w to czy to, to tusz do rzęs. I mamy tutaj po tej stronie AA Wings of Color i tutaj mam akurat wersję wydłużająco-pogrubiającą, też jej test jest tutaj na kanale taki kilkugodzinny. No a druga maskara to jest Bounce od Maybelline. To też jest jeden z moich ulubionych tuszy ostatnio, powiem wam szczerze. I tutaj jeżeli chodzi o szczoteczki, no to różnica jest taka, że no Maybelline jest grubszy, Maybelline ma grubszą szczoteczkę i też inaczej wygiętą, jak widzicie. Ale te tusze od AA są różne, z różnymi szczoteczkami, więc patrzcie tutaj z tyłu, bo macie narysowaną szczoteczkę i opis, co ona ma robić. Bo same opakowania wyglądają praktycznie identycznie. Okej, okay, to nałóżmy sobie na tę stronę właśnie tusz od AA. No i tu wygodnie się też pracuje, bo ta szczoteczka jest mniejsza. Oczywiście zaraz się dźgnę na pewno. Nie będę dokładać kilku warstw, tylko jedną. Dlatego, żeby zobaczyć po prostu tak klasycznie, jak to wygląda. Wiadomo, że im dokładamy więcej warstw, no to będzie gdzieś tam mocniejszy efekt. I tak to wygląda na oku. Teraz wersja Bounce, którą ostatnio na co dzień niesamowicie często używam. I powiem wam tak.
Te tusze są ogólnie podobne, ale jeżeli chcecie coś, co totalnie siedzi na rzęsach, to ten bans jest tak mocno przytwierdzony, tak mocno nałożony na te rzęsy, że ciężko jest go często zmyć płynem micelarnym. Trzeba naprawdę dobrze nasączyć właśnie te powieka, te oczy, te rzęsy, żeby bez problemu, bez tarcia zszedł. Także jeżeli szukacie czegoś, co naprawdę się mocno trzyma, no to genialne, a nie jest wodoodporny. I tak wygląda efekt tą maskarą Maybelline. Porównajcie sobie na obu oczach obie maskary. Czy widzicie jakąś różnicę? No i cóż, ciężko będzie wybrać, bo bardzo mi się podobają oba efekty i nawet nie wiem, czy ten efekt takiego rozdzielenia rzęs bardziej nie podoba mi się na tej stronie, ale ten trzyma się murbeton. Więc to czy to? No jednak to. Ale oba są świetne. Kurczę, same dobre produkty, więc możecie wybierać, co Wam się oczywiście bardziej podoba. I ostatni produkt, którego już nie będziemy porównywać, no bo po prostu jest do ust, a mam jedne. Więc mamy tutaj błyszczyk, błyszczyki są różne, w różnych odcieniach po prostu. O, w różnych odcieniach właśnie te z serii Diamond Glow od Eveline. Uwielbiam, jest przezroczysty z bazą taką drobinek. Są właśnie takie, które mają delikatnie kolor. Tak jak tutaj, mamy brązową taką bazę i drobiny, także to są świetne błyszczyki za 10 zł, 11, coś takiego. Macie wszystko na screenach, także tak to wygląda. Bardzo fajne produkty, pachną przepięknie, tak waniliowo-karmelowo. Tak, waniliowo-karmelowo. Ja mam odcień tutaj 06, Chocobons. No, także tak wygląda, bardzo komfortowy produkt. I mamy gotowy makijaż, przez te oczy zrobiło się tak różowo i ten cień mam wrażenie, że zastygł. Na palcach nie zostaje, nie zebrał się, więc tutaj jestem niesamowicie pozytywnie zaskoczona i ładnie wygląda. Zobaczymy, jak będzie wyglądał jeszcze z cieniami, ale na razie bardzo pozytywne ma tutaj u mnie wrażenie. Także tak wygląda makijaż. Czekam na Wasze wybory, co byście tutaj wybrali z tych kosmetyków. No i dajcie znać, czy chcecie też taki test ekstremalny kosmetyków właśnie w tych wysokich temperaturach, bo jak tak, to jeszcze mogę skorzystać i coś by dla Was właśnie nagrać. Jeżeli chodzi o to, jak będę liczyła, to na tej połowie będą kosmetyki te, które wygrały po tej stronie, tak samo po tej, plus do każdej ze stron doliczę koszt cienia i koszt właśnie błyszczyka, no i ceny wyszły takie. Dajcie znać, co myślicie, czy są to dobre ceny w obecnych czasach. Ja jeszcze nie wiem, ile one wyniosły, więc czekam na Wasze wrażenia. Jestem ciekawa, czy taka formuła filmu też Wam się spodobała, dajcie znać, bo jeżeli tak, to będę te formuły właśnie mieszać i wprowadzę też właśnie tę formułę to czy to w momencie, kiedy już będę miała większość kosmetyków właśnie po dwie sztuki z danej właśnie kategorii przy promce. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, czekam na Was w komentarzach i widzimy się już niedługo. Pa!